Ja przyszłam tego zostawić. Chłopca. Brajanusz. No tak, ten właśnie, no. Bierzesz go? Ale ja mam zgłoszenie, że Brajanusza nie ma, bo ma ospę. Już mu przeszła. Od rana? To jest ospa ta z wiatrem, wieczna. Wywiało ją szybko. Ja jednak zadzwonię do mamy Brajanusza. Nie! Dobra, to jest moja jedyna oferta, przez się rozumie samo. Dzwonili ze salonu, że się termin na hybrydę zwolnił. Trzaśnie mi na formę, będę po kaszjada za 3 godziny. 20 zł i przemilczymy ten dzień. Nudna Karyna. Ja się naprawdę nie spodziewałam, że ty jesteś aż tak nieodpowiedzialna. Ja bym się na twoim miejscu zastanowiła nad zmianą przedszkola. Takie babony to wychowują samych kapusi. Ty, co mnie tak wypryszczyło tu? A ty miałaś ospę? Fu, nie! Czy to zaraźliwe jest? A ty myślisz, że czemu Brajanusz nie chodzi do przedszkola? Jezu, umrę brzydka i parchata! Bez hybrydy na paznokciach! Nie martw się, mamo. Zajmę się ciocią Karyną.